Jak wyglądałaby Gwiezdna Saga, gdyby wydarzenia przedstawione w Powrocie Jedi przeżyłby Darth Vader? Wielu fanów Gwiezdnych Wojen z pewnością chciałoby poznać alternatywną wersję tej historii i zobaczyć, w jakim kierunku by podążyła. Nic więc dziwnego, że na początku XXI wieku Lucasfilm wpadł na pomysł opowiedzenia na nowo opowieści przedstawionych w oryginalnej trylogii, tym razem w postaci komiksowej miniserii Star Wars Infinities. Każdy z trzech filmów dostał zatem nowy, alternatywny scenariusz, dając nam szansę zobaczenia, co mogłoby się wydarzyć, gdyby bohaterowie w kluczowych momentach podejmowali inne decyzje od tych, jakie widzieliśmy na ekranie. Dla przykładu, w Powrocie Jedi punktem wyjścia jest nieudana akcja ratunkowa na Tatooine. Luke, Leia, Lando, Chewbacca oraz droidy C-3PO i R2-D2 w komiksie nie są w stanie uratować Hana Solo z rąk Jabby. W wyniku tych wydarzeń Boba Fett ucieka z zamrożonym w karbonicie ciałem Hana, a nasi bohaterowie ruszają za nim w pościg. Nie będę opisywał wam całego komiksu i wszystkich zmian, jakie zaszły w historii względem filmu, zamiast tego skupimy się na wielkim finale tej historii. Końcówka alternatywnej wersji Powrotu Jedi pod niektórymi względami przebiega tak jak w filmie. A więc Luke mierzy się z Vaderem i Imperatorem na pokładzie Gwiazdy Śmierci, kiedy w tym samym czasie rebelianci walczą na Endorze. Jest jednak kilka bardzo znaczących różnic. Pierwszą jest to, że w sali tronowej wraz z dwójką Sithów i młodym Jedi przebywa również Leia. Musicie wiedzieć, że Luke w odróżnieniu od filmu nie oddał się w ręce Vadera i nie było to częścią jego planu. Zamiast tego został porwany przez imperialne siły, wpadając w zasadzkę. Gdy dowiaduje się o tym księżniczka, natychmiast rusza mu na pomoc. Jej misja ratunkowa kończy się jednak fiaskiem i zostaje ona przyprowadzona przed oblicze Imperatora. Właśnie wtedy, gdy ten próbuje przeciągnąć Luka na ciemną stronę mocy. Żeby sprowokować młodego Skywalkera do działania, do wyzwolenia w nim gniewu, Palpatine nakazuje Vaderowi zabicie Lei. Sith nie wie jeszcze, że to jego córka, więc nawet przez moment się nie waha. Oczywiście Luke blokuje cios wymierzony w Leję i wywiązuje się potem walka, która przypomina bardzo mocno tą, jaką widzieliśmy w filmie. W jej trakcie Vader poznaje prawdę o Lei, ale koniec tej potyczki ma zupełnie inny finał. Gdy Luke odcina dłoń Vadera, Sith łapie drugą ręką swój miecz świetlny i zaskakuje Luka ciosem, którym kończy starcie. Co dzieje się dalej? Już wam mówię. Ranny Luke, obejmowany przez Leję, leży na ziemi u stóp Vadera. Młody Jedi mówi ojcu, że jeśli ten ma zabić ich oboje, to niech zrobi to teraz. Dodaje jednak przy tym, że nie wierzy, by Anakin był w stanie to zrobić. Po krótkiej chwili nerwowego wyczekiwania, Anakin wyłącza swój miecz świetlny i pada na kolana przed swoimi dziećmi. W tym samym momencie cała trójka zdaje sobie sprawę z tego, że w sali tronowej nie ma Imperatora. Sidious, wyczuwając, że pole ochronne Gwiazdy Śmierci zostało dezaktywowane, uciekł ze stacji w czasie walki Luka z Vaderem. W jego ślady idzie trójka Skywalkerów, której również udaje się opuścić stację przed jej zniszczeniem. Gdy nasi bohaterowie znajdują się w końcu na pokładzie jednego z rebelianckich statków, dyskutują nad swoim kolejnym krokiem. W pomieszczeniu brakuje jedynie Anakina. Wszyscy wiedzą, że zniszczenie Gwiazdy Śmierci to bez wątpienia wielkie zwycięstwo rebelii, ale jednocześnie są przekonani, że tak długo jak żyć będzie Palpatine, tak długo galaktyka nie zazna spokoju. Właśnie wtedy do pokoju w nowej, białej zbroi wkracza Anakin i zapowiada, że pomoże zniszczyć swojego dawnego mistrza. Luke odpowiada mu, że unicestwienie Imperatora jest już tylko kwestią czasu, że Sidious nie może równać się z siłą Zjednoczonych Skywalkerów i rebelii. Tak właśnie kończy się szósty epizod w serii Star Wars Infinities. Dajcie znać, co sądzicie o tej próbie opowiedzenia na nowo szóstego epizodu i przeżyciu Vadera. Jestem też ciekawy, jak waszym zdaniem historia potoczyłaby się dalej, gdyby faktycznie tak zakończono Powrót Jedi. Jeśli podobał ci się ten materiał, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Wściekłe wąsy obecne są również na Facebooku. Na fanpage'u znajdziesz masę dodatkowych informacji na temat uniwersum Gwiezdnych Wojen, więc jeśli chcesz być ze wszystkim na bieżąco, wystarczy zalajkować profil. To byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami.